Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO Przygoda 2, gra wideo na 100%. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zarobieniem sortowni, a w poprzednim ogarnęliśmy sobie planetę Kici Rożek. I też mam tutaj właśnie tą super mapę, która nam pokazuje wszystkie oznaczenia. Więc to się na pewno przyda. Więc to naprawdę mega się przydaje. Już tutaj pamiętam tym mikroustawcą. O. Dogońmy to serce, bo te mega artefakty się naprawdę super przydają. Naprawdę to jest mega duże ułatwienie z tą mapą, bo teraz nawet jak nie wiemy, gdzie jest jakiś artefakt, to nam po prostu dokładnie pokaże jego lokalizację. No i na początku zajmijmy się questami. Dobra, zdjęcie Boba. Gdzie jest Bob? O, tam jest Bob, dobra. Uchwycę go z tak daleka? Raczej nie, muszę podejść bliżej. A, to są, to co szarżują. Okej. Tutaj mamy kolejne zadania. Dobra, już ci pomogę sprzątać to gruzowisko. I też fajnie, że jak już się ustawi, znaczy ten super, jakąś super rzecz, albo no wiecie, super przedmiot czy super rzecz, to ona po prostu nam zostaje w ekwipunku. Nie trzeba jej za każdym razem wybierać. Po prostu już jest w tym pasku szybkiego wyboru i to jest naprawdę bardzo fajne. Obcy żuraw. Widzicie, możemy sobie tutaj wejść i mamy super przedmioty i super części. I to jest naprawdę bardzo fajne. Nie, dobra. Tego nie będziemy puszczać. Bo nie chcę mieć potem problemów z prawami autorskimi, to zdecydowanie nie. Głośność muzyki możemy dać sobie większą. Jeszcze chodźmy do sklepu. Archiklocek już kupiłem. Albo troszeczkę możemy ją zmniejszyć. Okej. Już sobie może już zmieńmy postać na jakąś inną. Obie robotniczki, dobra. Już zaniesiemy. Okej, od razu odblokowaliśmy sobie skrót. O, tu jest też skrzynka. Myślę, że sortownię też powinniśmy ogarnąć w jednym odcinku. Nie jest aż tak ogromna. Potem kolejny kierunek to będzie siostariańska dżungla. A potem... A potem po prostu jakieś, znowu jakaś planeta z układu reeksploracyjnego.
tutaj mamy go. Jeszcze chyba od razu możemy tutaj zbudować generator. Chociaż nie, on nic nam tutaj nie dał w tym przypadku. Co dalej? Tam mamy kolejnego questa, którego możemy zrobić. Dobra, już malujemy. No, róbmy po kolei po prostu te questy. O, tutaj jeszcze jest od razu archiklocek, to sobie podnieśmy. Tak, to się mega przydaje. Może rozwalmy jeszcze te stworki. Kamal zaszarżuje. Dobra. Możemy iść dalej. Chyba w tą stronę pójdziemy najpierw. O, tu jest jeszcze skrzynka. Chyba najpierw najlepiej jest właśnie robić te zadania wszystkie. Jest tutaj dużo. O, tutaj mamy kolejną misję. Okej, paszczak. Czyli musimy sfotografować kolejnego jego kolegę. No, w sortowni jest sporo tych questów, rzeczywiście. Trochę nam się może z tym zejść. Weźmy jeszcze sobie... O, dobra, w sumie nawet nie musieliśmy tego wyciągać, już znalazłem. Dobrze, że już po prostu nie trzeba wracać do zleceniodawcy, żeby ten quest wykonać. To by rzeczywiście wtedy długo trwało. Dobra, mamy to. Kolejny questik. Dobra, możemy podlać te kwiaty. Żaden problem.
Okej, kolejny questik. O, całkiem ich tu jest sporo. Dobra, załatwione chyba. Dobra. Teraz weźmy sobie super mapę. Okej, kolejny mamy tutaj. Dobrze, że ta super mapa nam wpadła. To rzeczywiście jest dużo, dużo łatwiej teraz ze zbieraniem tego. Nie, żeby wcześniej było jakoś trudno, ale po prostu jest szybciej. W sumie nie wiem, w którym kierunku mam. Ja co mam zrobić najpierw? Jest tego tak dużo. Fragmenty super artefaktu są mega ważne. A, dobra. Możemy po prostu pójść sobie na górę najpierw. O, tutaj możemy tędy. Hop, hop, hop. Tutaj powinien być ten fiolet, czy ten archiklocek. Dobra, już mamy. Teraz pójdziemy do kolejnego, o tam. Przy okazji możemy zrobić questa. Okej, tutaj potrzebujemy mikroustawcy. Super. Teraz możemy zrobić tutaj kwaścika. Dobra, super. Kolejny quest wykonany, teraz mamy jeszcze tam. Aha, dobra, tutaj potrzebujemy chyba jakiejś konkretnej postaci, tak? A mamy tą postać? Nie mamy chyba tej postaci na razie. Przynajmniej nie widzę. A nie, bo może najpierw musimy dobra, nie, wiecie co, na razie to zostawimy. Zrobimy wszystkie questy dla tamtego...
dla tamtego gościa, żeby dostać te naklejki czy coś tam, bo póki co jeszcze ich nie mamy, więc nie możemy zacząć questu, to logiczne. To był ten? Nie, nie, to był inny gość. Nam te klocki się na pewno przydadzą. Dobra, możemy iść dalej. Najpierw zbierzmy wszystko, co się da, dopiero potem do tamtego wrócimy. I tak pewnie to się odblokuje z czasem. Zanim to zrobimy, to najpierw zbudujmy zbudujmy sobie raptora. Naprawdę fajny pojazd. Dobra, spróbujemy. Właściwie to pobijemy zaraz twój rekord wokół sortowni. Jeszcze będziemy musieli to zrobić drugi raz. Tak zgaduję. Zwykle te wyścigi są po dwa razy. No, mówiłem. Ale w sumie to dobrze. Będzie potem mniej latania za questami, jak wszystko jest pod ręką. Tu klocek jest, podnieśmy go od razu, jak już jest obok. Dobra, i pytanie, będzie trzeci raz? Czy już sobie odpuści koleś? Świątynia Kleopatry, o super. Nie, już sobie odpuścił gość, dobra. Tutaj mamy questa kolejnego. Dobra, odeskortujmy go. Tam po drodze jest kolejny archiklocek jeszcze, w tym czerwonym budynku. Jeszcze by się przydało to serce złapać. No chodź, chodź, chodź. Chodź, kucharzu. Już cię odeskortujemy. Okej.
No spoko, to już kucharza znaleźliśmy. Teraz możemy to w sumie szczytować. I zrobić to po prostu tak. O właśnie. To już będzie wszystko. Wydaje mi się, że tam jeszcze jest ten jeden ukryty klocek. Jak rozwalimy to... O właśnie. Teraz lecimy za kolejnym. Jeszcze pewnie będziemy musieli znaleźć te dwie osoby. No i potem trzeba wykminić, o co chodzi z tamtym questem. Dobra, o tutaj jest kolejny do odeskortowania. Zróbmy od razu. Dobra, chodź. Chodź za mną, zaraz cię odprowadzę do strażaka i będziesz bezpieczna. A, dobra, rozwalmy ich. Zostanie jeszcze jedna osoba. Okej. Teraz trzeba znaleźć trzecią osobę, pewnie jest tam. Jeszcze się zastanawiam nad tamtym jednym questem, co tam musimy zrobić. To może po prostu trzeba zrobić jeszcze jedno zdjęcie i dostaniemy nalepkę. Dobra, chodź gościu. Jest 46 archiklocków, czyli za tego dostaniemy 47. Czy 47 dostaniemy. No zobaczymy, na razie po prostu na spokojnie róbmy te questy. Potem samo powinno wpaść. Okej. No to od razu zrobiliśmy... Aż 4 archiklocki były za te questy. O nie. Wpadliśmy. No dobra, no to w takim razie już tylko jest jedno logiczne wyjaśnienie. Po prostu jeden z tych znaków zapytania to jest jeszcze zrobienie fotki jednemu kolesiowi, żeby dostać naklejkę, bo pamiętacie, że dostaliśmy naklejkę wtedy. A wtedy tamten gość będzie chciał, żebyśmy te naklejki po prostu... nalepili mu na tą tabliczkę. Tak to przynajmniej logicznie wynika z tego. O, to była walka z bossem. Jak pamiętacie, na samym początku serii. Dobra, musimy uważać na to. Po prostu chodźmy tamtędy, będzie bezpieczniej. Tak, to był ten gość od zdjęć, pamiętam. W kolejnym odcinku otworzymy te wszystkie artefakty, które teraz odblokowaliśmy.
Dobra, gdzie jest ten lepek? To jest ten? Lepek. Dobra. I teraz pewnie możemy już zrobić tego questa. W sensie, o, tamtego. O, już możemy. Okej, właśnie lepka potrzebujemy. O, proszę bardzo. Lepek. No i super, udało się. Sort to dla mnie sport. Więc teraz, tak jak mówiłem, możemy sobie polecieć. Tak, jeszcze została nam ceremonia i siostariańska dżungla. Bo się Apokalipsar to jest trochę ten, co innego. Więc w sumie czemu nie? Możemy polecieć na planetę Brokat, a potem na siostariańską dżunglę. Jak odblokujemy 400, polecimy na tamtą tajemniczą planetę, nie wiadomo co to jest. Okej. Lecimy. To była ta planeta Brokat. Jakoś nie kojarzę. A może to jest planeta tej generał Zadymy? Wiem, że też jest całkiem mała, jeśli chodzi o planetę. Także myślę, że na spokojnie ją ogarniemy w jednym odcinku. No więc to by było na tyle. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z LEGO Przygody 2 Gra Wideo na 100%. Trzymajcie się, cześć!